racji tego, że jestem najprzystojniejszym, najzabawniejszym, najbardziej inteligentnym, najmądrzejszym i co najważniejsze, najlepszym freakiem przy stworzach. Inne freaki muszą poczekać, ponieważ ten kanał jest stworzony dla freaków, filmy są w kolejce, więc dzisiaj zobaczymy, co się dzieje na YouTubie i powyjaśniam parę farmazonów największej polskiej dziwki, największej polskiej dziwki, która napisała na początku, że co jeżeli ja jestem projektem mojej Wojtka? Pagata, musisz się z tym powiedzieć, że jesteś zwykłą. Szczerze, gdybym plunął na ciebie, to byłaby to dla ciebie nagroda. Dajesz temu, kto popadnie. I ty nie masz prawa głosu. Musisz się z tym pogodzić. Chciałabym być w ciąży. Myślę, że Lizak jest w stanie zrobić ci dziecko, tylko musi najpierw sam nie być dzieckiem. Jesteś inspiracją i idolką dla młodych dziewczyn. I teraz robi się... Ogólnie podobno za tym kanałem stoi Boxdel, ale nie wiem, czy jest to prawdą. Natomiast jeżeli chodzi o jakby jakość nagrania, montaż i tak dalej, to widać, że uległ dużej zmianie, więc możliwe, że faktycznie tak jest. A ciekawe też, jak to się finalnie na Boxdelu odbije, jak gdzieś tam paru osobom się mocniej oberwie. Bo tłumaczenie na zasadzie, ty, ale to przecież, stary, ale ja nie kazałem komuś czegoś mówić, raczej nie zdałoby egzaminu. Lizak mówił na jakimś live, gdzie był ten zniszczony, jak on ma przybysz. Przybysz właśnie Sigma i on mówił, że jak można mieć dziewczynę, która ma OnlyFansa. To Lizak powiedział, że ty przecież całkiem nagich zdjęć nie dodajesz, prawda? Dodajesz filmy, jak spijesz śmietanę, jak rozdzierasz ci. Podsumowując, i nie chcę cię teraz obrazić, ja mówię prawdę, byłaby to krzywda dla dziecka, jeżeli poszłaby do szkoły i by zobaczyła, co się dzieje. Znaczy, ja w jakimś sensie się zgadzam akurat z tym stanowiskiem, zresztą sami wiecie, że prezentowałem, powiedzmy, troszeczkę zbliżone w odniesieniu do dziewczyn, które czerpią korzyści materialne seksualności samej. Ja też nie potrafię sobie wyobrazić, jak mam się spotykać z dziewczyną, która ma OnlyFans, ale jeżeli komuś to odpowiada, to spoko. Tak samo nie wyobrażam sobie, żebym spotykał się z dziewczyną, która waży 200 kilo, ale niektórych to podnieca, więc luz. Ale no, dla mnie jest to obrzydliwe, nie? Nigdy nie rucha się z Malikiem ani z Josephem. Powiem tak, jestem w stanie uwierzyć, że Agata nie rucha się ani z Malikiem, ani z Josephem. A jeżeli to prawda, brawo Malik i Joseph, właśnie dołączyliście do 10% mężczyzn, którzy nie włożyli członka w Fagatę. A co do Labrygasa? Labrygas, zapamiętaj teraz na zawsze. Ja wchodząc do oktagonu udowodniłem, że w ciągu jednej sekundy mogę pokonać dwóch gitów, nie dostając żadnego obrażenia i nie zadając żadnego ciosu. Ty nie zrobiłeś ani grosza. Załęcki nie zrobił ani grosza na walce ze mną. Także cieszę się, że Family Friendly Labryga, który mógł zarobić naprawdę miliony, już nagrywał z lekcji filmiki. I z milionów myślę, że zacznie zarabiać tysiące. Tylko też po niektórych to widać. Ja od początku wam mówiłem, że od Labrygi czuć ściemę. Taki dobry chłopak z bloków, który przewartościował życie. Ściema. To było czuć. I tylko na niektórych konferencjach gdzieś tam czasami puszczały mu nerwy i pokazywał, że jednak środowisko pewne nie jest mu obce, nie? No a jeżeli chodzi o Bagietę, gość, który nie rozumie gry. Jak wygrasz, to zawalczysz z Natanem na gali, tak? Tak, ale z drugiej strony ci powiem, że i dobrze, że go nie uderzyłem. A wiesz dlaczego? No ma walkę za tydzień, stary. Nie wie, jak bije. Boję się face to face'a mojego, jeżeli chodzi o Bagietę i Kapelę. Pierwszy raz wejdzie Natan, bo mi się będzie chciało na siłę cokolwiek robić, tym bardziej, że oni nie będą mi odpowiadać na pytania. Dostał kąska Fame. Co robi Fame? Daje mi Szeligę teraz na 20. Dostał kąska Diament Cloud. Co robi Cloud? Dałem mi Denisa, Labrygę i Denisa Załęckiego. Co zrobił Prime? Dał mi Kapelę, Bagietę i Olejnika. Ja Szpaku, Macias, jakieś bify. Puszczę kawałek, zobaczę, co to jest, bo naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. O, właśnie, to jest dobry moment, żeby puścić dis Maciasa. Ja nie będę kłamał, ja go słuchałem wczoraj. Słuchałem go wczoraj prywatnie. No i bo tam z Serkuszem chwilę rozmawiałem, mówił, że z jego zdaniem ten dis wcale nie jest taki zły, że ludzie tam za mocno skrytykowali, że też nie są do końca gdzieś tam obiektywni przez to, że zaatakował ulubioną osobę. Ale jakbym miał powiedzieć tak, ja wiecie, ja znałem Maciasa, nie? I nie mam do niej, o nim absolutnie żadnym stopniu złego zdania, w porządku się wydaje cztery oczy gościem, ale możemy to przesłuchać raz jeszcze. Jeżeli chodzi akurat stricte o samą możliwość rozumienia tekstu, to ja w większości tekstu osobiście też nie rozumiem na przykład. Czy on jest zły czy nie? Ciężko mi powiedzieć, bo tak jak właśnie już stwierdziłem, ja wielu rzeczy tam nie słyszę. Więc nawet gdyby był wybitnie lirycznie poskładany, to bym nawet o tym nie wiedział. Ale nie wiem, z czego to wynika, czy to w postprodukcji po prostu zostało to spierdolone. Pierwsze nocy to mi telefon o błędnej decyzji. To ten co zajął nas do domu, spłakał się na wizji. Chcę bronić podziemia, to pogadaj sobie z dykiem. Ciągnie cię do zaczepiania młody, chyba z tego słynie. Lepiej uważaj na łebku, bo cię z niego w***dolą. Słuchaj, szpaku, czy mogłeś może
pierdalać. Na pewno jest to styl rapowania jest oryginalny. Ja czegoś tego chyba na polskiej scenie nie słyszałem. Nie chcę twojej atencji, nie chcę twoich wykładów. Jaki taci dla braci zje z orenia Orochimaru. Powiem wam tak, jak teraz słucham tego, nie chwaląc się, na słuchawkach stworzonych do muzyki za 4000 zł. Ogólnie te słuchawki mają tę zaletę, że na nich naprawdę jest słychać dużo, dużo więcej. Dużo więcej niż słychać na normalnych słuchawkach. To teraz większą część tekstu słyszę i rozumiem. Ale jak słuchałem tego na telefonie, to szczerze nie słyszałem. Ale mimo wszystko, żebym zrozumiał tekst, to muszę się skupić mocno na tym tekście. W sensie, no nie jest to takie... Wymaga skupienia, zrozumienie tekstu po prostu, no. Nie, że tam to jest rozkmina wielka, tylko żeby usłyszeć wypowiadane słowa. Ogólnie nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale podobno Szpaku ma zamiar na tego disa odpowiedzieć. Jestem ciekaw, jak się ta historia potoczy, bo historia sama w sobie jest niewątpliwie ciekawa. Jeszcze gdzieś tam do gry w międzyczasie wszedł Filipek. To już w ogóle uniwersum tworzy się przepiękne. Szpaku zasugerował, że odpowie Maciasowi, jeżeli ten nie usunie swojego disa. No i napisał Filipek: nie rozumiem, jak można taki numer wypuścić. I Macias powiedział mu: srak, k***a, posłuchaj swoich ostatnich marginesów muzycznych, które jak mniemam nie były stworzone w godzinę jak ten dis. W tej wiadomości przynajmniej zrozumiałem, co chcesz przekazać odbiorcy. Polecam, może komunikować się w ten sposób. W każdym razie, gdyby doszło finalnie do wymiany zdań na Twitterze między Maciasem i Filipkiem, na pewno mielibyśmy fajne show, które można z popcornem oglądać. Gdyby finalnie doszło do disu, byłoby jeszcze lepiej. I gdyby to wszystko zwieńczyli walką w klatce i w końcu we Freak Fightach od dawna dostalibyśmy jakiś prawdziwy konflikt, to byłaby to przyjemna odmiana od tych jasełek, które są ostatnio ciągle grane. Więc ja na przykład bardzo bym sobie życzył tego, żeby Filipek z Maciasem rozwinęli wymianę słowną i zakończyli wszystko w oktagonie, bo jeżeli chodzi o Szpaka, to myślę, że odpada. Szpaku we Freak Fighty by się nie pchał. Pozwólcie, że nie będziemy słuchać już dłużej tego fragmentu utworu muzycznego. Mam nadzieję, że Macias wyjdzie z narkotyków. W hotelu zażegnaliśmy konflikt wojenny, ale jak to w ogóle było? Pewna osoba, której ksywki nie będę wymieniać, bo nie będę go promował, posiadał plotkę, że ja przepraszałem, płakałem, nagrywali mnie, jak to robiłem, do tego proszę o te nagrania, żebyście tak by udostępnili. Miałem beef z Maciasem, trochę taki, można powiedzieć, fałszywy beef pod tym względem, że zacząłem obrażać Maciasa przez to, że nabrałem się na jego fake konto. Ale właśnie ziomki Maciasa na saunie do mnie podbiły i mówiły: w dupę, rucham cię, wypierdolę. Ja powiedziałem, że kurwa, kim wy jesteście? I sobie poszli, nie? Jak wychodziłem z sauny, to powiedzieli, że nie wyjdę z sauny i czekają na mnie. A w ogóle zauważyłem, że Macias teraz stał się bardzo łatwym celem, jeżeli chodzi o jakieś bify publiczne, bo Macias stał się strasznie nielubiany. Mam wrażenie, że White Widow jakiś czas temu mieli olbrzymi fanbase, a w ostatnim czasie właśnie wręcz przeciwnie, są nielubiani. Ale nie wiem, z czego to wynika, nie? Bo jakby nie znam historii do końca jej grupy, znam tylko gdzieś tam twórczość. No to osobiście nie jest dla mnie rap, który mi siada. Chociaż mają jeden kawałek, który ma spoko styl. Taki gangsta kawałek Rip Von King, coś takiego. To mi akurat siada, bo tam jest taka fajna agresja oddana na traku. Eripe kiedyś w takich swoich pierwszych piosenkach właśnie na tym bazował, że on bardzo taki agresywny sposób rapował. Potem zmienił troszeczkę sposób na wiki i to takie mocne zamienił na przyspieszenia, które były dużo gorsze. Starał się być bardziej, powiedzmy, techniczny w tym rapie. Okazało się, że no jednak na tym jak bazowo wychodziło dużo lepiej. Rip King Von. No dobra, no jeden chuj. Ja nie wiem, co to jest, ten King Von jebany. Aha, to jest raper jak coś. Z całym szacunkiem, ale to dobrze o mnie świadczy, że... Albo chuj zresztą, nie powiem. Nie znam raperów ze Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, news odcinka. Właśnie dowiedziałem się, że Tomek Olejnik zlikował harmonogram Fame MA20. Haha, to śmieszny był jak sam tak szczerze. Pisał z jakimś randomem na Instagramie o tym. Dobra, już piszę do szefa, na pewno się zgodzi, bo mówił o tym, zaraz się odezwę. Jak rzuci 10k, to mogę. Sesja 10 teraz i na 100% Wardenga, tak, ok, 1000%, 10k. I wysłał screena. Hej Tomek, przesłałem harmonogram działań do Fame 20. 10 lutego gala Fame 20. Kurwa, ten Olejnik jest totalnym królem, przysięgam, nie?
Wysłał wszystkie informacje o nadchodzącej gali po to, żeby dostać 10 tysięcy za reklamę, a właściwie próbować wyżebrać 10 tysięcy za reklamę, bo tam nawet propozycja finansowa nie padła. Siema, możemy się zareklamować na Prime? No możecie, ale jak chcecie, możecie kupić jeszcze mnie na Fejmie. Jeszcze wszystko jest tajemnicą, ale będę walczył i tam zasięgi są więcej warte. Dacie dychę? CJ przesyła 2 złote. Kto by pomyślał, że spacyfikuje go, kurwa, Jaś Kapela, Bagieta czy Olejnik? Kasio, stan szacunkiem. Ale co ty pierdolisz? Ja się położyłem specjalnie. Alanik z Sekwentą Wampir Lizak. Ja pierdolę, będę się na tym trochę męczył. Pasternak i Lizak dodali, jak idą z Wilanów. Ła! Z nożem emotki, bo trzeba mieć walkę. Na Twitterze jest filmik, jak nasz pan bije innych ludzi, mówi, że ich z... A, okej, dobra, to widziałem ten film. No to tak, no to faktycznie. To może być jakiś czynnik, dla którego ludzie nie przepadają. Nie wiem, jaka była historia tego filmiku, czy oni tam byli ustawieni na to, że mieli się bić, czy jeden się na drugiego rzucił. Nie wiem, bo tam chyba nie było to... Nie było to ten... Było to od środka jakoś nagrane. Dlaczego tak mocno ruszyłeś na Natana? Za to wszystko, co on gadał na tej konferencji na mój temat. Ale my się Olejnik lubimy. Okej, mówisz, że ty jesteś ikoną, gwiazdą tej federacji, Prima? To powiem ci tak, pomyliłeś się. Mógłbym z tą zawalczyć, ale po tym, co powiedziałeś, udowodnię ci, że ja mam władzę. Jak oceniasz jego osobę? Nie oceniam, no wariat. Do fliku. No. Okej, wariat mnie prawie zmotywował do pewnych rzeczy, aby powiedzieć, ale powiedziałeś freak, czyli jest okej. Spina Magicala z Nitro. Magical napisał: dostałem propozycję współpracy właśnie teraz i brzmi ona następująco. Twój estetyczny gust doskonale współgra z naszą wizją, a my jesteśmy pewni, że twoje wpływy mogą pomóc nam osiągnąć nowe szczyty. Ja się zastanawiam, jaki gust, bo to, co prezentuję na streamach, to jest narzucenie na siebie randomowych czystych ubrań. Wyglądam, jakbym kontener. Dolił. I teraz uwaga, bo potem jest jeszcze lepiej. Zamiast za promowanie naszej marki, chcielibyśmy zaoferować ci bezpłatną parę naszych wyjątkowych spodni. Jako wyraz wdzięczności za współpracę. To naprawdę brzmi, jakby oj Wojtek pisał tak szczerze. Jak na przegupa, to masz coś ze wzrokiem, skoro stwierdzasz, że byłem brudny w oktagonie na prezentacji. Muszę cię rozczarować. Wszystko, co ubrałem do kostiumu, było nowe, natomiast śmierdziało to od ciebie na klat jeden w szatni i nikt nie chciał nawet do ciebie podejść. Dwubroda świnią z rączkami jak patyki. Nikt by nie chciał zobaczyć walki Magicala z Nitro? Nikt by nie chciał walki z Magicala z Nitro? No nie wiem, ja uważam, że walka Magicala z Nitro byłaby ciekawa pod tym kątem, że byłyby jakieś medialne wjazdy na siebie, które mogłyby być dosyć interesujące. Pod kątem medialnym uważam, że walka Magicala z Nitro byłaby ciekawsza niż walka Wardęgi z Nitro, natomiast walka Wardęgi z Nitro byłaby ciekawsza stricte w samym oktagonie, dla mnie na przykład osobiście. Ale myślę, że to ani do jednej, ani do drugiej walki nie dojdzie, a przynajmniej tak mi się wydaje. I bardzo się dziwię osobiście Sergiuszowi, że z Wardęgą nie wyszedł. Ale nie chciał, to nie wyszedł, nie? To Magical zawalczy na klaucie i mogę wam powiedzieć, że prawdopodobnie z najprzystojniejszym, najbardziej inteligentnym freakiem, który jest największą gwiazdą aktualnie. No dobra, nie? Fajnie, że byliście, trzymajcie się, buziaczki i do zobaczenia wkrótce.